Powracamy do rozpatrzenia punktu 33 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez panią poseł Marię Małgorzatę Janyską oraz przeprowadził dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Poprawki od 1 do 27 Senat zgłosił do artykułu 1 ustawy zawierającej zmiany do ustawy Prawo zamówień publicznych. W pierwszej poprawce do artykułu 4b ustęp 1 punkt 1 litery a i b ustawy Senat proponuje m.in., aby wyłączenia, o których mowa w tym przepisie, dotyczyły zamówień podlegających szczególnej procedurze na podstawie umowy międzynarodowej lub porozumienia zawieranego na szczeblu ministerialnym. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Bardzo proszę o zadanie pytania przez pana posła Jerzego Borkowskiego.